po raz dziewiąty na niedzielę żonglilową. No niestety czas szybko płynie, ale miło nam, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie i widzę tak żółto, kolorowo i widzę dużo rodziców, dziadków, którzy tutaj przyszli z bohaterami naszego dzisiejszego spotkania, a więc żonglilami. Co prawda żonglile przekwitły, bo była wczesna wiosna, ale nadzieja, którą te żonglile miały nieść wszystkim, szczególnie tym, którzy są chorzy na chorobę nowotworową i tym, którzy posługują tym ludziom, idea przetrwała. I właśnie dzisiaj widać to na rynku. Bardzo serdecznie w imieniu Państwa i w imieniu organizatorów dzisiejszej naszej imprezy witam serdecznie zaproszonych gości. A więc witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, witam bardzo serdecznie Pana Starostę, witam Przewodniczącego Rady Starostwa, witam Panią Wiceprezydent, przedstawiciela Pana Prezydenta do spraw organizacji samorządowych, witam zaproszonych gości z Kalisza, Panią Dyrektor Przedszkolu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która również zaczęła szerzyć ideę Pól Nadziei i witam przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych w Kaliszu. Witam wszystkich dyrektorów szkół, przedszkoli, witam opiekunów, wolontariuszy, a przede wszystkim bardzo serdecznie witam właśnie nasze żółte żonglile. Nasza dzisiejsza uroczystość ma taki troszeczkę inny przebieg niż zawsze, dlatego że przedszkole Maluszek, przedszkole numer 14 Maluszek, które współpracuje z nami od 2 lat, zainicjowało właśnie konkurs Żonglile niosą nadzieję i włączyło się do organizacji tego konkursu na strój żonglilowy. 4 przedszkola i 2 szkoły przyjęły tą propozycję i są to dzieci ze szkoły. Numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej w Parczewie, publicznego przedszkola numer 3 Jasi Nagosia, publicznego przedszkola numer 11 Wracali Ręczni, publiczne przedszkole numer 17 Pięciurcia i publiczne przedszkole numer 14 Maruszy. Witam wszystkich zgromadzonych gości. Proszę Państwa, tu dzisiaj będzie pracowała komisja konkursowa, która oceni stworzenie. Więc dziewczynki mają numerki i proszę, żeby komisja rozpoczęła swoją pracę. A jeśli Państwo macie jeszcze w dzisiejszej naszej niedzieli żonglilowej będzie jeszcze w programie koncert w domu katechetycznym, w którym wystąpią młodzi artyści ostrowskich szkół, szkoły muzycznej, 3 Liceum Ogólnokształcącego i z Gimnazjum i LOSO z imienia Jana Pawła II. Ostrowskich pięknych ogródkach na rynku. Zwracamy się do Was. Jesteśmy tutaj po to, aby wspólnie iść w takim żonglilowym, pięknym korowodzie, i żeby unaocznić wszystkim Państwu, że idea podpisyjna jest ciągle żywa i ciągle wspaniała w naszym mieście. Dlatego dołączcie do naszego korowodu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Chodźcie z nami. Ruszamy w stronę umowy, żeby także wziąć udział w konkursie, prawda? No to co? Teraz ruszamy. Prosimy bardzo. Idziemy. A Państwo, chodźcie z nami. Chodźcie, to jest jedyna okazja, żeby pójść w tak barwnym, pięknym korowodzie. Wszyscy Ostrowianie idą teraz z nami po to, żeby się radować tym pięknym, słonecznym dniem i po to, aby krzewić wspaniałą, inkubacyjną ideę pomocy ludziom chorym. Chodźcie z nami, drodzy Państwo.
zapraszamy wszystkich Państwa, którzy teraz odpoczywają po krótkach. Wrócimy tu po południu, ale teraz chodźmy razem. Wszystkich Ostrowian wita serdecznie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Józefa, które dzisiaj w tę piękną żonkilową niedzielę chce przebić ideę pomocy bliźniemu, ludziom terminalnie chorym na raka. Bo to właśnie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Józefa jest tą instytucją, która będzie zawsze pomocna wszystkim potrzebującym w naszym mieście. Zapraszamy, żebyśmy razem dzisiaj poszli do nowych nadziei, do nowych usłonek. Jestem przyzwyczajona, że jak jesienią sadzimy cebulki tych
są kwiatem nadziei, naszym żonkilowym symbolem pięknym, to że jak one rosną później pięknie wiosną, to że je się spotyka gdzieś przy ulicy, na rabatach, przy szkołach w naszym mieście, a tu nagle, proszę bardzo, takie pole nadziei na naszym koncercie. Bardzo się cieszymy. Ale jak wy wiecie, moi drodzy, to jest też konkurs. No bo przecież, jeśli ktoś się postarał, jeśli się ktoś tak pięknie przebrał, no to może liczyć na jakąś też miłą nagrodę. A więc uwaga, za niedługo się okaże, kto z was, albo które z was, kochane dzieci, będą nagrodzone za to, że się tak pięknie przebrały. Jak wycisnął ktoś dla żartu psu białego długie dru. Same najszczęśliwsze karty matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie nali nadzieją, choć się z ciebie natrząsają. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją prowadź nas, nadzieją w ciemny czas, nadzieją. Tak jest? I uwaga, klaszczemy! Macie w tej chwili dosłownie jeszcze minutę, bo przecież panu naczelnikowi Andrzejowi Czekowi, proszę uprzejmie. Jesteśmy trochę na rukach polowych. Jeżeli pozwolicie, kochane dzieci, komisja w składzie. Postanowiła przyznać nagrody, ale zanim te nagrody przyznamy, mieliśmy wielkie kłopoty, ale to już później, najpierw dyplomy uczestnictwa. Jeżeli pozwolicie, to rozpoczniemy dyplomy uczestnictwa dla przedszkolaków, tych małych żonkilek, dla Leny Baron. Proszę. Olgi Maciejewskiej. Dla Klaudii Cielu. Jak tu nagrodzić? Organizatorzy nas zobowiązali, że mieliśmy wybrać trzy nagrody, trzy osoby w grupie przedszkolnej, trzy osoby w szkolnej i naprawdę mieliśmy problem. I jeżeli pozwolicie, to chcielibyśmy wyróżnić w grupie przedszkolnej żonkila albo żonkilkę z numerem 18. Kto ma numer 18 w przedszkolu? Panie, oddaję pani mikrofon.